Cześć, witajcie. W tym filmie temat gładzi po raz kolejny. Dzisiaj pokażę Wam przy pracy narzędzia francuskiego producenta Luty Parfait. I będą to narzędzia takie jak wałek dedykowany do pracy z masami. Bardzo ciekawy wałek. Grube, bardzo grube włókna i sprężyste, bardzo elastyczne. Włókna w ogóle nie kładą się przy rolowaniu na ścianie. Dobrze radzi sobie z każdą gęstością masy, to zauważyłem. I te włókna są jak na wałek bardzo grube, porównywalne do włókien takich ze szczoteczki, powiedzmy do mycia rąk. No, są naprawdę grube. Wewnątrz znajdują się cieńsze włókna jako wypełnienie. Zrobię jakąś prezentację tych narzędzi na drugim kanale, więc nie będę teraz tutaj zajmował czasu. Narzędzia, którymi będę zagładzał. Do czyszczenia jedna szpachelka, jakaś tam 125 mm chyba. Również Luty Parfait, gumowana rączka, wygodne narzędzie, fajne, z bitem jako przeciwwaga, fajna stal, dość elastyczne te szpachelki są i również zaokrąglone narożniki. Noże Parfait Lisse, czyli perfekcyjne szpachelki. Noże, które zobaczycie dzisiaj, będą w długości 1000 mm na ścianie, 800 mm na suficie, na teleskopie i czasami jakiś mniejszy. Informacja dla osób, które zaczynają swoją przygodę z nożami. Na spokojnie, jeżeli jesteście amatorami albo się boicie w ogóle tematu i chcecie spróbować, 600 to jest takie absolutne minimum do pracy na powierzchniach, na dużych powierzchniach. Moim zdaniem 800 mm. Na spokojnie, nawet amator myślę, że da radę z tematem. Opanujecie po paru metrach, myślę, że na spokojnie. 600 to jest takie absolutne minimum. Natomiast warto jest spróbować sobie też mniejszych narzędzi, ponieważ bardzo fajnie się nimi pracuje. Konstrukcja takiego narzędzia pozwala płasko prowadzić ostrze po ścianie. I to jest bardzo istotny temat przy zagładzaniu mas, szczególnie rzadkich mas, ponieważ ostro prowadzone narzędzie będzie nam ściągało dużo materiału ze ściany, więc jeżeli chcecie zagładzać, trzeba prowadzić maksymalnie płasko. Na temat innych narzędzi przy pracy będą inne filmy. Mam tutaj na myśli zwykłe szpachelki, czy tam jakieś kosy i tak dalej, dłuższe, ale to kiedyś tam spróbuję zrobić jakiś film o tym. Tym narzędziem pracowałem wczoraj, pierwszy raz. Bardzo ciekawe narzędzie. Mówię o rozmiarze, przy jakichś rurkach, wnękach okiennych i tak dalej. Dobra, noże jeszcze może dodam, one mają zapadnięte krawędzie i na samym końcu sam róg jest zaokrąglony, więc minimalizują rysy po pociągnięciach na ścianie, na rzadkim materiale, na dosychającej masie, na gęstych materiałach. One już praktycznie potrafią zagładzić to na lustro. Teleskopik, podstawowa wersja. Obydwa teleskopy, które zobaczycie dzisiaj, są bardzo lekkie. Ten jest akurat ze stalowym prętem. Pręt ma jeszcze takie przetłoczenie tutaj, po to, żeby wkład nie spadał. Światło, oświetlenie marki Maxled. System, który wykonałem na bazie multipodpór marki Pierre. Film gdzieś tam się znajduje wcześniej. I to dzisiaj będzie w praktyce pokazane przy pracy na ścianach. Masy Proform. Nie wiem, czy będą zielone. W które ujęcia zobaczycie, tam jeszcze zobaczę na filmie. Masy Proform. Na sufity będzie bardzo rozrzedzona masa, bo płyta chłonie dość mocno. One nie są gruntowane, ale nie trzeba gruntować pod te masy. Jeżeli płyta jest czysta, nowa, przygotowana odpowiednio, nie trzeba jej gruntować. Oczywiście nie zapylona w żaden sposób. Ściany zagruntowałem, bo nie byłem pewny co do tych ścian. Są przegruntowane, więc tutaj masa będzie nieco gęstsza. Być może będę wykonywał na dwa razy, być może na raz. Zobaczymy, popróbuję. Dobra, startuję z tematem. Na koniec jeszcze króciutkie podsumowanie.
krótko na temat mas. Masy, każda jedna, próbowałem wszystkie, cztery masy Proforma. Wszystkie nadają się doskonale do wykonywania gładzi. Trzeba przyznać, że te masy są bardzo podobne, jeżeli chodzi o zagładzanie, aplikacje wałkiem i tak dalej. Masa zielona jest zdecydowanie lżejsza, na przykład od masy czarnej to już jest przepaść, jest 1/3 wagi tak naprawdę. Więc ona świetnie się nadaje na sufity, mimo tego, że jest bardzo rozrzedzona, nie leci tak z sufitu przy aplikacji wałkiem. Coś tam chlapie, ale to nie są aż takie ubytki jak przy aplikacji ciężkiej masy. Dobra, na suficie niezagruntowanym dawałem bardzo rzadką masę i robiłem powiedzmy 2,5 metra sufitu, zagładzałem sobie to i kolejne 2,5 metra. Po to, żeby mi początek nie doschnął, tak żeby się nie dało powiedzmy tego zagładzić i były tam jakieś problemy. Na ścianę miałem mocno zagruntowaną, więc masa nieco gęstsza i również bardzo fajnie się to tutaj sprawdziło. Jestem zadowolony. Fajnie, że wałek poradził sobie z masą, z aplikacją masy rzadkiej na suficie, jak i również z aplikacją masy gęstej na ścianie. Bardzo fajnie sobie poradził. Jest ok. Nie zatrzymuje się w momencie, kiedy bardzo mocno się dociśnie wałek. Przy nakładaniu masy on potrafi się ślizgnąć, ale żeby go zatrzymać, żeby się przestał kręcić, no to jest dość trudne. On ma większą średnicę od takich standardowych wałków, znaczy się w łosie jest sztywne, więc średnica całkowita wałka jest większa. Inaczej to po prostu się na ścianie zachowuje. Dobra, wszystkie te narzędzia omówię kiedyś na kanale Extreme Pro. Będziecie mieć pełne informacje na ten temat. Jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem noży, obojętnie czy to będą Luthi Parfait, czy to będą inne noże, temat jest świetny, a narzędzia Luthi Parfait są po prostu perfekcyjne. To dokładnie Luthi Parfait oznacza perfekcyjne narzędzie. Są po prostu świetne, krótko mówiąc. Dobra, w tym filmie byłoby na tyle. Jeżeli macie pytania, uwagi, piszcie pod filmem. Zapraszam do pozostałych moich filmów. I jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej.